Byłaś z nami na protestach. Po raz pierwszy legitymowano cię na ulicy. Lądowałaś z nami w kotłach, bo stanąłeś w obronie praw kobiet i wolności. Razem marzliśmy, troszczyliśmy się o siebie, kiedy pakowali nas do radiowozów i kiedy łamali nam ręce. I ten gniew, ta determinacja i solidarność zachwiało potworem PiS-u. Pokazaliśmy, że są słabi. I z tego strachu wysyłają przeciwko nam te dziesiątki tysięcy panów w mundurach. I w sumie mają rację. Mają się czego bać, bo my się dopiero rozkręcamy. Umiemy w protesty, ale umiemy też tworzyć. Słuchajcie, przyszedł czas na drugi etap naszej wspólnej rewolucji. Rewolucja toczy się nie tylko na ulicach, ale też w naszych sercach i głowach. To wymaga od ciebie mniej niż miejskie gry z policją. Ale najpierw musisz spróbować trochę zmienić swoje myślenie. Przestać wierzyć w jakiegoś wodza na białym koniu. Wyobraź sobie tak na chwilę, tak na momencik, że być może jest jakieś inne rozwiązanie, o którym nawet jeszcze nie wiesz. Na przykład zadajcie pytanie sami sobie. O co chodzi? Dlaczego nie ufamy swoim politykom, a oddajemy im całą władzę? Dlaczego? Przecież kurde, nie jesteśmy głupsi od Morawieckiego. To my zatrudniamy nasz rząd, to my zatrudniamy wszystkich polityków. A oni zapominają chyba, kto jest ich szefem. Jebać ich. Kurde, musimy zmienić ten układ. Wyobraźmy sobie Sejm, w którym żaden polityk nie śmie złożyć na stole projektu, na który nie godzimy się my, ludzie. W którym to politycy są przedstawicielami ludzi, a nie liderów partyjnych albo biskupów. Gdzie wyniki głosowania każdorazowo i za każdym razem są odzwierciedleniem naszych przekonań i myśli. Żeby nie mogli kłamać, że nie wiedzą, czego chcemy, musimy im dokładnie powiedzieć, o co nam chodzi. A co więcej, sami opracujemy rozwiązania naszych problemów i nauczymy ich słuchać. Zmarnowaliśmy już dużo czasu i nie marnujmy go więcej. Niech ten XXI wiek rozpocznie się razem z 2021. A na nowy rok mamy dla was niespodziankę. Posprzątamy bagno po PiS-ie i naprawimy Polskę. I myślę, że wyjdzie nam to lepiej niż rządowi, który ściąga z 19-latka. Pozbieraliśmy już wasze głosy na ulicy, z transparentów, z komentarzy. Teraz ty robisz klik, klik i wchodzisz na lumio.org/osk. I zamiast narzekać na Facebooku, włączasz się do roboty. Mówisz, co ci się nie podoba, co ciebie boli i nie marudzisz, a wchodzisz, wyszukujesz i znajdujesz rozwiązania problemów, swoje bądź innych. A kiedy już będziemy miały gotowy ten plan na Polskę, to wyślemy wszystkich dziadersów w kosmos. Bo dziaders to kategoria mentalna, która nie pozwala nam uczynić kroku do przodu. Nie oddajemy władzy, współrządzimy, a politycy pracują dla nas. Brzmi? Chyba fajnie. Okay. Nie? Idziemy dalej. Idziemy po wolność, idziemy po wszystko. A poza tym spokoju na ten nowy rok.